5, 4, 3, 2, 1, start. 40, lewy 2, bardzo długi. 50. Na film zapraszają partnerzy serwisu Ride 24. Dunlop, Blachdom Plus, Avia Silesia Oil. Marek, wszystko wskazuje na to, że razem z Robertem wygraliście klasę i jesteście prawdopodobnie w pierwszej dziesiątce Memoriału. No, wszystko na to wskazuje. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się nawet takie fajne tempo złapać. No, ta impreza jest, wiadomo, specyficzna i tutaj jakoś wynik nie jest specjalnie jakoś strasznie ważny. Taka ciekawostka, bo od 16 roku życia, od urodzenia mieszkałem w Wieliczce, a od 16 roku do dnia dzisiejszego mieszkam w Abanowie, także to taka prawdziwa, domowa moja impreza. No ale fajnie, że jakoś zaczynamy się rozjeżdżać w sezonie. No właśnie, w sezonie zaczynacie się rozjeżdżać, więc co będzie kolejnym startem? No nie ukrywam, że już zgłoszenie na Świdnicki poszło, także za 2 tygodnie zaczynamy zabawę z RSMP. I plany na sezon to walka o? Walka o metę. No, myślę, że na razie nie jesteśmy w stanie jakoś walczyć w klasie. Znaczy, no, będziemy się bardzo starać, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. Na pewno będziemy chcieli jak najwięcej rajdów wystartować i dojechać. Janek Chmielewski, debiut w RWD. Myślę, że to był trudny weekend w szczytnym celu, ale to nie było chyba łatwe, tak? Bardzo ładny mikrofon. Profesjonalnie to urządziłeś. Słuchajcie, debiut śmiesznie, dziwnie brzmi to słowo w ogóle. Ale faktycznie, no, byłem debiutantem w aucie tylnym napędowym. No to przede wszystkim te próby nie do końca są pod taki samochód. Ciasne zakręty, ciasne szykany, no to auto jednak chce jechać. Ono potrzebuje drogi, zwykłej drogi. Tutaj takich dróg jest bardzo mało. Największą trudnością, albo dużą trudnością jest zrobienie beczki tym autem. Ciężko się tym wywinąć. To jest silnik, który się dość wysoko kręci. On nie jest w ogóle elastyczny. A jak już uzyskamy oś z tylnej osi, to się dzieje bardzo błyskawicznie. Z kolei nie mamy dużego wychylenia przednich kół. To nie jest driftowóz i gdzieś tam beczka nam mocno utrudniała, ale to jakby totalnie nie ma znaczenia. Nie po to tutaj byliśmy i z weekendu jestem generalnie bardzo zadowolony. No właśnie, beczka. Na koniec coś się podziało, bo prowadziłeś w klasie i na samej końcówce coś się zmieniło. Co to było? No to właśnie jakaś tam skrzaniona beczka, wysepka na wijanie się. Jak już zepsułem tą pierwszą, to wtedy postanowiłem, że w takim razie zawirujemy drugi raz. No i gdzieś tam przez to ten czas został przeze mnie jakby odpuszczony. Wkrótce rajd Świdnicki Krause. Tam całkowicie inne odcinki. No tak, do tego to auto jest stworzone, do odcinków specjalnych. Takie próby kiadesowe, jak mówiłem, raczej mu nie służą, nie pomagają, więc czekamy na Świdnicę, stąd doświadczenia i jakby obserwacje bardzo cenne, także z tego na pewno jesteśmy zadowoleni. Ostatnie pytanie na koniec. Wiele kibiców pyta, wiem, że nie zdradzasz zbyt wiele na temat samochodu, ale wiele kibiców pyta, ile to ma koni mechanicznych? No jak nie zdradzam, to nie zdradzam. Ma 2-litrowy silnik, dość mocny, dość rzeźki. No oczywiście to nie jest moc M3. M3 miała 3,2 pojemność. To była zresztą moc dostępna w dużo większym zakresie obrotów. Tamten silnik jest dużo bardziej elastyczny, ale takie auto jakby przyjechało z Danii, więc teraz czekam na te legendy, które zaczną chodzić o tym silniku. Jak w Astrze miałem w pucharze PZMOT-u nieruszany silnik 150-konny, to też jakieś tam wyścigi, więc teraz czekamy na tę historię o 320. No dobra, to przedłużę jeszcze tylko jednym krótkim pytaniem. Jak porównujesz ten samochód do DS3 po pierwszym starcie? Ktoś na Facebooku napisał, że
Że przez całe życie chodziłem na rękach, teraz trzeba się uczyć chodzić na nogach, no tego się nie da porównać, to jest zupełnie, zupełnie co innego, a po prostu gdzieś tam będę potrzebował czasu, bo no jeździłem tą łyżką ponad 10 lat, tak? 10 sezonów, licząc Astrę w pucharze PZMoto, także to naprawdę gdzieś tam z tyłu głowy wszystko jest bardzo mocno zakorzenione i te odruchy po prostu muszą się na nowo gdzieś tam powyrabiać. Auto jest kapitalne, wymagające, ale jakby to zainteresowanie, które wzbudza wśród ludzi, myślę, że jest warte tej roboty, którą mamy do zrobienia my jako załoga, ogarnięcie tego wszystkiego i serwis od strony mechanicznej, żeby autko sprawnie działało. Marcin Kozłowski, z tego co nieoficjalne mówią wyniki, udało się Wam rzutem na taśmę wygrać klasę w Memoriale. No, z tego co mówią wyniki, to tak, jakby, no, jak zawsze się mówi, że rajd trwa do końca, wszystko wskazuje na to, że na ostatnim odcinku jednak nasz rywal główny odpadł, zrobił jakiś błąd, popełnił błąd i no, w tym sposobem skoczyliśmy na pierwsze miejsce. Bardzo cieszę się kibiców jazdą, bo Sierra naprawdę robi wrażenie, strzela z wydechu, ze środka to chyba też są podobne emocje. Na pewno, mimo to, że siedzimy w kaskach, jest interkom, więc duże jest wyciszenie, ale są takie momenty, że jak nasz furtce się odejmie i doda, to taki idzie pogłos, że w środku się wszystko trzęsie. Nie no, jazda sprawia tym autem ogromną przyjemność, ponieważ no, długie slajdy, poślizgi na każdym biegu praktycznie. No, jest głośno, super i widowiskowo podejrzewam, że kibice też mają co oglądać, auto dość charakterystyczne, dlatego wybraliśmy się na tą imprezę, ponieważ wydaje mi się, że nasz źle by było, jakby jej tu nie było. Dokładnie. Chciałoby się częściej widywać na odcinkach rajdowych Sierra. Czy to możliwe w tym sezonie? No myślę, że nie, chociaż przerzuciłem się z gór, taka namiastka powiedzmy tej rajdu, no ale z wiadomych powodów poprzestaniemy raczej w tym sezonie na tej imprezie. Może uda nam się na koniec sezonu pojechać Barbórkę też tak dla fanów, dla kibiców.